określimy sobie, która z drobin, które tutaj mamy wymienione, jest elektrofilem, nukleofilem, prawda? I co to w ogóle jest, jak to określać? No dobrze, więc tak, patrzymy sobie najpierw na taką oto drobinę. Ja tu sobie pozwoliłem ten pierścień narysować, tak po prostu. No i jak widać, tutaj nie zaznaczyłem żadnych wolnych par elektronowych. No, jak wiecie, wolne to jest jedna ze struktur rezonansowych, oczywiście benzenu, ale no jak widać, nie możemy nigdzie narysować żadnych wolnych elektronów walencyjnych, prawda? Więc taka drobina tutaj mająca ten pierścień, tutaj też nie ma nigdzie w łańcuchu węglowym żadnego podstawnika posiadającego te wolne elektrony. W związku z tym, skoro nie posiada, no to w pierwszej kolejności będzie chciała je zdobyć, powiedzmy. I na to będziemy sobie tutaj patrzyli, czyli na wolne elektrony po prostu we wzorze strukturalnym. Także to jest elektrofil, prawda, gdyż nie posiada żadnych wolnych elektronów podłączonych do podstawników przy łańcuchu węglowym. No dobra, no to już tu mamy i idziemy dalej. Czyli tutaj mamy kolejną drobinę, jak widać, oprócz samego węgla, tutaj w kółeczku i wodorów, prawda, gdzie nie możemy w tym kawałku nigdzie narysować żadnych wolnych par elektronowych, ale możemy te wolne pary elektronowe narysować tutaj i tutaj, ponieważ oba te pierwiastki posiadają po 7 elektronów walencyjnych, do stworzenia wiązania został wykorzystany jeden. W związku z tym ta drobina posiada już podstawnik podłączony do atomu węgla bezpośrednio i w takim razie zawiera on też wolne pary elektronowe, nawet dwa takie są. W związku z tym elektrofilem już nie będzie, prawda? Ponieważ już ma ten nadmiar elektronów. Więc teraz napiszemy sobie, że jest w takim razie nukleofilem, czyli generalnie takim związkiem, który bardziej jest nastawiony na przyłączanie do siebie związków z dodatnimi ładunkami właściwie tylko, więc możemy powiedzieć, że no, lubi jądra atomowe, prawda? A elektrofil będzie lubił elektron. Tutaj mamy jeszcze fenol do rozpatrzenia, w związku z tym tu możemy narysować dwie wolne pary elektronowe na atomie tlenu, więc po raz kolejny jest to nukleofil. Jedziemy dalej w takim razie. Kolejny związek. Tutaj pozwoliłem sobie ten cykliczny też narysować jakiś tam, czyli tutaj też nie możemy narysować za bardzo żadnych wolnych par elektronowych, w związku z tym no tutaj takowych nie ma. Czyli tutaj nie mamy ani tu w środku żadnych wolnych par elektronowych, więc patrzymy sobie na podstawniki. Te podstawniki również nie posiadają żadnych wolnych par elektronowych, no bo jak sobie tak narysuję, no tutaj mam dalej jakby kolejny węgiel, no to tutaj też nie ma żadnych wolnych par elektronowych. Także jest to elektrofil i zawsze tak to sobie tutaj robimy. Patrzymy na kolejną drobinę, no to w tej drobinie możemy tutaj narysować wolne pary elektronowe i przy łańcuchu węglowym oczywiście znajduje się podstawnik, więc jest to nukleofil. Ja tutaj oczywiście troszeczkę więcej tych drobin napisałem niż trzeba, w związku z tym zobaczcie sobie, na pewno zrozumiecie. Także tutaj mamy trzy wolne pary elektronowe, w związku z tym jest to również nukleofil, dokładnie tych samych przyczyn. Idąc dalej, patrzymy sobie, mamy jakiś alkohol, tutaj również możemy narysować te wolne pary elektronowe, w związku z tym będzie to oczywiście nukleofil. Idziemy dalej, tutaj podobna sytuacja jak w przypadku innych z podstawnikami halogenowymi, czyli to jest również nukleofil, prawda? No i ta drobina, myślę, że już też widać, jest to również nukleofil z tych samych przyczyn, także tak. No, patrzymy sobie tutaj dalej. Dobrze. No i mamy alken jakiś, alkan tutaj. No to najpierw alken. Alken, jak widać, tutaj nie posiada żadnych wolnych par elektronowych. Prawda, jak sobie narysujemy strukturalnie elektrofil. W związku z tym. Oczywiście metan i tak dalej też jest elektrofilem. Etan i wszystkie inne alkany. Natomiast jeżeli chodzi o
reakcja, to omówimy to sobie w innym odcinku. To, że to jest elektrofilem, nie znaczy, że taki będzie mechanizm. Po prostu nie zawsze tak jest. Jest jeszcze inny czynnik, na który patrzymy, ale w tym odcinku tylko samo określanie. W związku z tym tutaj dalej, prawda, tu też możemy sobie narysować dwie wolne pary elektronowe, więc jest to również nukleofil. Idziemy dalej, teraz mamy kwasy karboksylowe, no jak to w kwasach karboksylowych, tutaj możemy sobie narysować wolną, znaczy akurat mamy aldehyd, dokładnie z butandial, tu mamy kwasy karboksylowe, no ale niech będzie ten aldehyd w takim razie. No już widzimy, że tutaj posiada te wolne pary elektronowe, prawda? Także myślę, że już widać, że jest to również nukleofil. Kolejna drobina, no to kwas karboksylowy. Tutaj sobie narysowałem. W związku z tym w kwasie karboksylowym możemy tu i tu nawet narysować te wolne pary elektronowe. Także to też jest nukleofil. Dobrze. Teraz tak. Ta drobina, zobaczmy, czym może być taka drobina i jak to wygląda. No to NO2 oczywiście możemy narysować. Może weźmiemy sobie, tylko ten kawałek narysujemy. Sam ten kawałek tutaj. W związku z tym mamy tak wiązanie, mamy azot, mamy dwa tleny. Tak to wygląda. No jak widać też elektrony są wykorzystane, prawda, w takim ugrupowaniu, czyli w bezpośrednim połączeniu tutaj z łańcuchem węglowym, ten pierwszy atom tu nie posiada żadnych wolnych par elektronowych, prawda, dopiero tam kolejne, więc jest to elektrofil oczywiście. No i patrzymy sobie dalej, czyli teraz mamy jakiś ester, no to rysujemy wolne pary, no jak wiemy jest to nukleofil. Idziemy dalej, czyli tu mamy jakąś aminę, etylometyloaminę, w związku z tym tutaj na azocie również możemy narysować wolną parę elektronową, więc po raz kolejny jest to nukleofil. No i jakiś amid tu mamy, możemy narysować dwie wolne pary elektronowe, w związku z tym również jest to nukleofil. No, myślę, że już raczej rozumiecie, ale wziąłem tu jeszcze takie drobiny, myślę, że już wszyscy wiecie, natomiast zobaczcie, nie będę rysował tego przy tym drugim, oczywiście jedną i drugą od razu tutaj określiłem jest to samo, więc wolne pary elektronowe narysowane i są oczywiście w łańcuchu przyłączone bezpośrednio do łańcucha węglowego, te podstawniki tutaj z tymi wolnymi elektronami, czyli ten atom właściwie, więc oba z nich to nukleofile. Dzięki za uwagę.